Witajcie ponownie w kolejnym filmie już dzisiaj. Tego jeszcze chyba nie było na moim kanale, żeby nagrywać dwa filmy na dzień. Czekajcie, bo jeszcze wrzucę trzeci. Nie no, nie będę przesadzał. Myślałem sobie wczoraj, żeby nagrać prosty film na temat waskularyzacji, czyli mianowicie mówimy tutaj o użyleniu naszych mięśni. Jest dużo osób, którzy by chcieli mieć większą waskularyzację, bardziej widoczne żyły. Zacznijmy od tego, że najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć, to jest oczywiste to, że osoba, która chciałaby zwiększyć minimalnie waskularyzację, powinna mieć maksymalnie do 15% poziomu body fat, mniej więcej, a myślę, że nawet mniej. Myślę, że osoba w okolicach 10, 12, 13% bez problemu może sobie tą waskularyzację zwiększyć, bez trudu. No ale też nie powinniśmy zapominać, że waskularyzacja jest powiązana też z genetyką. Każdy właśnie ma inaczej genetycznie to porobione, że jedni mają bardziej widoczne żyły, drudzy mniej. Zależy jest to też od stażu danej osoby. Jeżeli osoba trenuje 2 miesiące na siłowni, to wiadomo, że ta waskularyzacja nie będzie tak duża jak u osoby, która trenuje na przykład 3 czy tam 5 lat. Waskularyzację można podnieść w prosty sposób, na przykład zwiększając intensywność waszych treningów. Możecie zmniejszyć przerwy pomiędzy seriami, możecie dodać więcej ćwiczeń, robić więcej powtórzeń i w ten sposób pompujecie więcej krwi do mięśni. Wasze naczynia krwionośne się poszerzają i z czasem powiększa się ich ilość, żeby po prostu tej krwi coraz więcej pompować do mięśni, bo mięśnie tego wymagają, żeby transportować składniki odżywcze. I w ten sposób, jeżeli macie niski poziom tłuszczu, automatycznie zaczynają się pojawiać właśnie tak zwane żyły na waszych bicepsach czy tam innych partiach. Głównie właśnie najbardziej widać na bicepsach czy na przedramionach, bo tam jest najmniej tłuszczu. Dobrą opcją, światło jest, dobrą opcją jeszcze plus oczywiście zwiększania intensywności treningów czy właśnie no tego, to jeszcze jest opcja taka, że po każdym treningu pozujcie. Po treningu 15-20 minut popozujcie sobie przed lustrem, ponapinajcie te mięśnie, maksymalnie napinacie mięśnie i w ten sposób też podnosicie poziom waskularyzacji, bo oczywiście jak napinacie swoje mięśnie w różnych pozach, to krew jest cały czas pompowana i ta waskularyzacja się w szybkim czasie zwiększy. Także myślę, że temat waskularyzacji już wyczerpałem maksymalnie. Zmieściliśmy się w bardzo szybkim czasie, 2,5 minuty. A tymczasem zapraszam Was na mojego fanpage'a. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie diety lub treningu, walcz śmiało, przyjmuję wszystkie pytania na klatę, odpisuję każdemu. A jeżeli nie znacie jeszcze mojego fanpage'a, to możecie pisać do mnie na priv na kanale YouTube i też na pewno Wam odpiszę. Peace, yo!